Batman Arkham Knight to nie tylko zwieńczenie historii człowieka nietoperza od studia Rocksteady, to też najbardziej rozbudowana i najambitniejsza odsłona serii. Akcja nowej części rozpoczyna się rok po finałowych scenach Arkham City, gry wydanej w 2011 roku. Batman jest nieco przygnębiony śmiercią swojego odwiecznego wroga, ale Gotham ma się nadzwyczaj dobrze. Chaos w końcu ustał, przynajmniej do czasu. Historia opowiada o powrocie Stracha na wróble do miasta. Złoczyńca namawia swoich starych znajomych do współpracy, by raz na zawsze pozbyć się Batmana. Przy okazji podkłada też w Gotham kilka ładunków wybuchowych z niebezpieczną toksyną. Człowiek nietoperz spotka na swojej drodze m.in. Pingwina, Two-Face'a czy Harley Quinn. Dziewczyną Jokera będzie można też zagrać na arenie w dodatku DLC. Deweloperzy z Rocksteady wymyślili również zupełnie nowego przeciwnika. To Arkham Knight. Wyposażony w potężny kombinezon, wyglądem przypomina nieco bardziej metalowego i zmilitaryzowanego Batmana. Jego tożsamość nie jest jeszcze znana, ale nie trudno się domyślić, że jest to postać niezwykle istotna, co sugeruje chociażby tytuł gry. Obszar rozgrywki udostępniony w Arkham Knight jest ponad czterokrotnie większy niż dzielnica, którą otrzymaliśmy w Arkham City. Płynna i dynamiczna eksploracja jest oczywiście ważną częścią zabawy, ale w zwiedzaniu tym razem pomaga nam Batmobil. Pojazd Batmana wygląda jak futurystyczny wóz bojowy. Można go wezwać niemal w każdym momencie, o ile jesteśmy na powierzchni. Zwykli wrogowie zazwyczaj uciekną na widok pojazdu, jeżeli jednak nie zdążą albo zaczną nas atakować, to zostaną potraktowani paralizatorem. Jak wiadomo, Batman nie zabija przestępców, więc potężne działo i karabiny służą do niszczenia zdalnie sterowanych maszyn oraz robotów. Batmobil ma dwa tryby działania, pościgowy oraz bitewny. Nie trudno domyślić się, do czego służą. W pierwszym trybie pojazd przypomina szybki samochód i służy do przemieszczania się oraz wykonywania specjalnych wyzwań ulicznych. W drugim trybie zachowuje się natomiast bardziej jak mały czołg. Może na przykład poruszać się w bok bez potrzeby skręcania. Istotnym elementem rozgrywki pozostaje rzecz jasna walka wręcz. Nadal staramy się unikać ciosów i wyprowadzać udane kontrataki, ale twórcy przygotowali kilka zmian i usprawnień sprawdzonego systemu. Batman nauczył się m.in. nowego sposobu kontrowania ataków, dzięki któremu może rzucić przeciwnikiem winnego bandytę. Podstawowi wrogowie nieco się podszkolili. Nawet oni są teraz w stanie zaszarżować na bohatera lub spróbować go przewrócić. Człowiek nietoperz może też wykorzystać niektóre bronie gangsterów przeciwko nim, poza bronią palną. Ulepszony został również system specjalnej likwidacji z ukrycia. Przyczajony w cieniu Batman może ogłuszyć nawet trzech przeciwników, jednego po drugim, o ile się pospieszy. Wykańczanie zdezorientowanych wrogów jest teraz bardziej płynne i nie przerywa serii ciosów. Twórcy postarali się, by starcia były niezwykle efektowne. Arkham Knight, w przeciwieństwie do Batman Arkham Origins od studia Warner Bros. Games Montreal, nie zaoferuje trybu multiplayer. Premiera gry 2 czerwca. Batman wyląduje na PC, PlayStation 4 i Xbox One. How many more bones will you crush? How many lives will you destroy in pursuit of what you call justice? You are the product of everything you fear. Violence, darkness, helplessness. All that remains is for you to watch as I drag your beloved Gotham into oblivion.